I politycznie Michał Rykowski, witam Państwa i witam w studiu Państwa i mojego gościa, profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog, były członek komisji do spraw badania wpływów rosyjskich w latach 2007-2022. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dzień dobry. Tak właśnie o tych wątkach bym chciał porozmawiać. Ta komisja, ona od samego jej powstania budziła wiele pytań, wiele kontrowersji także. Bardzo szybka decyzja nowej sejmowej większości o odwołaniu całego składu komisji. I zacznijmy może od tego, do czego komisja doszła w, w ciągu trzech miesięcy swoich prac. Pan raczył się wyrazić, że miał pan wrażenie, że osoby, które są powołane do tego, by dbać czy traktować poważnie bezpieczeństwo państwa, nie dbały o to bezpieczeństwo. Co pan miał na myśli? Pewno niefortunnie, użyłem określenia wrażenie, ale to chodzi o było panu o to. później wypominane bardzo często. Tak, tak. Ale to jest kwestia stylu, a nie meritum. Meritum jest takie, że komisja oceniła na podstawie dostępnych informacji, że co najmniej trójka funkcjonariuszy służby Kodrynadu Wojskowego prowadziła działania pod wpływem Rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa, działania niekorzystne dla Polski, a działo się to przy, albo przy przyzwoleniu, albo co jest także bardzo prawdopodobnie w świetle zeznań polityków, przy przyzwoleniu grupy polityków, którzy odpowiadali za nadzór nad sektorem bezpieczeństwa państwa, w tym nad kontrwywiadem wojskowym. Naszym zdaniem, ci politycy nie sprawdzili się jako osoby odpowiedzialne za pracę tajnych twórz, nie stanęli na wysokości zadania. Każdy, kto ma wątpliwości, co do tej naszej oceny, może zerknąć do odpowiedniego aneksu dołączonego do raportu i tam są odtajnione przez prokuratorę zeznania niektórych z tych polityków, w tym, w tym e, e, premiera Tuska i z tych zeznań wynika jasno bardzo płytki poziom zaangażowania w to, co służby robiły. No właśnie, bo tam w tych zeznaniach najczęściej chyba powtarza się stwierdzenie: Nie pamiętam, nie przypominam sobie, nie, proszę polegać na, na, na dokumentach, a nie na mojej pamięci. Panie profesorze, z Pana doświadczenia, czy to jest możliwe, żeby premier polskiego rządu, którego przecież obowiązkiem jest nadzór nad służbami, to nie jest jego przywilej, to jest jego obowiązek? Przecież są kolegia regularnie odbywające się, przynajmniej powinny się odbywać regularnie kolegia do spraw służb specjalnych cztery razy w roku? Różnie. Różnie, ale powiedzmy, że kilka razy w roku zapewne tak to jest. Że... Różnie bywa. Niestety to dotyczy nie tylko ekipy Donalda Tuska, ale w ogóle. Instytucjonalnego usytuowania, kolegium do spraw służb specjalnych pełni pewien nadzór nad funkcjonowaniem służb, ale to jest bardzo płytki nadzór. Tak? Ono tak zostało skonstruowane i tak funkcjonuje, że nadzór jest płytki, ale tutaj o coś innego chodzi. Premier Tusk nie musi się znać na pracy służb. Premier nie musi znać się na wszystkich obszarach. Premier jest odpowiedzialny za, za, za całokształt spraw państwowych, ale od tego ma kierunkowych ministrów. I dlatego ustawa, która mówi, że służba może zawrzeć porozumienie ze służbą obcego kraju za zgodą premiera, który działa po zasięgnięciu opinii ministra, to nie jest pusty zapis. W tym przypadku minister Siemoniak nie sformował swojej opinii co do celowości podpisania tego porozumienia w roku 2003. zgodę wydał. Wydał. I teraz to nie jest techniczne ominięcie, niedopatrzenie. Po to jest potrzebna opinia ministra kierunkowego, który powinien patrzeć służbom na, na ręce, dawać im zadania i rozliczać z tych zadań. Premier powinien ufać wybranemu przez siebie ministrowi, który powinien być nadzorcą e, e, sektora bezpieczeństwa państwa, w którym został e, jakby przydzielony. Powinien minister Siemoniak, powinien otrzymać od służb dokument mówiący, jaka jest celowość w ogóle podpisania tego porozumienia, wezwać szefów służb, spytać, na, jakie były dotychczasowe kontakty, do czego to naprawdę służy. Proszę zwrócić uwagę, że mam do czynienia z pewną fikcją, bo nie tylko byli szefowie służb, ale także sam premier w kampanii wyborczej mówił, że to porozumienie, Miało służyć bezpieczniejszej ewakuacji polskiego kontyngentu wojskowego z Afganistanu. Czy były jakieś dokumenty w tym pracy moment, moment, Tymczasem w porozumieniu, które także komisja udostępniła opinii publicznej, o Afganistanie, ewakuacji polskich wojsk z Afganistanu nie ma ani słowa. I o ile pamiętam, we wcześniejszych materiałach dokumentujących spotkania, nie wszystkie spotkania były, nie, nie, przebieg nie wszystkich spotkań z Rosjanami. Z rosyjskimi przedstawicielami był, był opisany, ale tam, gdzie był opisany, nie pamiętam żadnej informacji, żeby omawiano sprawę ewakuacji polskich wojsk z Afganistanu. No właśnie, Tomasz Siemoniak użył już po ogłoszeniu tego często, cząstkowego raportu, taką opinię wyraził, że on by nawet samym diabłem rozmawiał, jeżeli chodzi o interes państwa i o bezpieczeństwo państwa. No właśnie pytanie, o jaki, jaki, jaki interes chodziło, skoro jest tak, jak pan mówi, że o Afganistanie nie było ani słowa. Bam, większość tych spotkań, była nieudokumentowana, była tylko odnotowana, że ktoś, ktoś, ktoś wychodzi, natomiast żadnych notatek z tych spotkań nie było. A i z kolei generał NOSek mówi, że to były techniczne spotkania, a ludzie przynosili za służby zaproszenia, życzenia urodzinowe, życzenia jakieś. Czy, czy to jest realne, żeby taka częstotliwość spotkań nie niosła za sobą pewnych konsekwencji? Że tak nazwę to bardziej y, y, ogólnie. Zasygnalizował Pan kilka różnych kwestii. Ja... Na pewno nie będę miał czasu, żeby na wszystkie odpowiedzieć. Zacznijmy od przywołanej przez pana wypowiedzi byłego ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka, który powiedział, że gdyby chodziło o interes Polski, rozmawiałby nawet z diabłem. To jest prawda. Od po polityk, funkcjonariusz służb czy dyplomata który zabiega o interes swojego kraju musi podejmować nawet bardzo trudnych ryzykownych misji. Tylko jeśli rozmawiamy z diabłem, musimy mieć pewne rzeczy ustalone. Po pierwsze, jakie są granice kontaktu z diabłem, w którym momencie, na co można diabłowi poz pozwolić w tych kontaktach? Po drugie. Mówi się, że ludzie służb są szczególnie jakby przygotowani do kontaktów z diabłem, bo są uczeni jak oszukiwać, jak rozpoznawać, że ktoś oszukuje. Są uczeni zdrowej podejrzliwości, są uczeni technik manipulacyjnych, żeby widzieć, co przeciwnik robi. Tymczasem ze, z danych, które e, nam udostępniono, wynikało, że SKW pod ówczesnym kierownictwem zachowała się naiwnie. Brali za dobrą monetę to, co Rosjanie im przekazywali, i nawet w informacjach przekazywanych kierownictwu państwa tę naiwność było widać. Nie, nie zachowywali się, użyję określenia profesjonalnego, z należytą ostrożnością kontrwywiadowczą, czyli weszli w kontakt z diabłem, nie rozumiejąc jego diabelskiej natury. I stąd wzięły się liczne niedopatrzenia. Stąd wzięła się sytuacja, przychodząc do drugiej części pana pytania, że spotk były spotkania, które zostały zarejestrowane jako spotkania, ale nie ma notatek o ich przebiegu. I gdy teraz generał Nosek mówi, że to były jakieś techniczne spotkania, przekazanie sobie prezentów, to co szkodziło pozostawić w aktach notatki? Spotkanie trwało 15 minut, nastąpiło przekazanie prezentów z okazji jakiejś tam rocznicy, święta i, i tak dalej, tak? To I wtedy i sytuacja jest jasna. Dlaczego istnieje zasada, żeby funkcjonariusze służb, gdy kontaktują się z obcymi służbami, one mogą być nawet dla nas sojusznicze, po każdym spotkaniu powinni robić notatkę. Jest kilka powodów. Jeden powód jest taki, tworzenie pamięci instytucjonalnej, że gdyby z funkcjonariuszem coś się stało, rozchorował się, umarł w wypadku, żeby inni funkcjonariusze wiedzieli, no, na to jaki to ciągłość jest by ciągłość działanie. żeby pamięć instytucjonalna. I otóż można zakładać, że po stronie FSB byli doświadczeni, co to zresztą pokazały pewne, pokazaliśmy w raporcie, doświadczeni, Operacyjni funkcjonariusze, którzy z niejednego pieca e, e, chleb jedli i teraz, a po naszej stronie ludzie naiwni, którzy nawet nie dbali o ciągłość pamięci instytucjonalnej. Żeby info, notatka, która mówi, że wymieniliśmy się pre, prezentami, spotkanie trwało 20 minut, jest czymś innym niż notatka, która by mówiła, próbował wysądować nas w tej a tej sprawie. Wtedy robimy mapę zainteresowań. Obcej służby, z którą się kontaktujemy. Niespełnienie wymogu tej pamięci instytucjonalnej jest poważnym uchybieniem, ale jest jeszcze drugi wymóg. Po to się robi notatki, żeby móc weryfikować. Służby niektóre spotkania ze swoimi partnerami czy źródłami nagrywają, czasami bez wiedzy, oficera, który jest w kontakcie, żeby sprawdzić, czy on w notatkach raportuje adekwatnie przebieg rozmowy. Panie profesorze... Tego nie... wszystkiego nie było i to było jedną z podstaw do tego, żeby sformułować negatywne rekomendacje dla funkcjonariuszy. I dla polityków. Panie dla profesorze... funkcjonariuszy, że nie działali z należytą ostrożnością, a dla polityków, że pozwolili, żeby prowadzone nieprofesjonalne kontakty trwały przez lata. Jeden z tych polityków wymieniony przez państwa, przez panów w raporcie lada dzień zostanie premierem polskiego rządu. Pan, jak rozumiem, potwierdzając te rekomendacje, nie rekomendowałby większości Sejmowej, by Donald Trump został premierem. Rozumiem, ponieważ większość Sejmowa może decydować. Każdy poseł, kierując się swoim rozumem i swoim sumieniem, może decydować, czy odda głos na Donalda Tuska, czy nie. I rekomendacja naszej całej komisji, także moja osobista, oczywiście, jest taka, że nie należy Donaldowi Tuskowi powierzać zadań związanych z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo naszego kraju. A tu teraz pojawią się oczywiście zarzuty, że komisja działa na zlecenie polityczne, że to było zresztą tak ukuto powiedzenie, że to miało być w ogóle Lex Tusk. Komisja miała za zadanie utrącić Donalda Tuska. Tak. Komisja miała za zadanie ukazać, na podstawie obiektywnie ustalonych faktów, bazując na dostępnych informacjach, gdzie mamy do czynienia z wpływami i z niedopatrzeniami, które mogą z tych wpływów rosyjskich wynikać. I teraz proszę zwrócić uwagę, jak paradoksalna sytuacja miała miejsce wieczorem 29 listopada, gdy naszą członków naszej komisji odwoływano. Przedstawiciele obu stron sali, Przerzucali się oskarżeniami o uleganie wpływom rosyjskim, o działanie prorosyjskie i zlikwidowali jedyny, jedyne państwowe ciało, państwową komisję, która miała możliwości ustawowo określone badania tych wpływów. Gdyby obecna opozycja naprawdę chciała te wpływy zwalczać, tak jak deklaruje na każdym kroku, to mogła po pierwsze w momencie, gdy komisja była powoływana, w sierpniu, jak rozumiem, Prawo i Sprawiedliwość mówiło im, zgodnie z parytetem sejmowym, możecie zgłosić swoich kandydatów. Tego nie zrobili. Ale mogli ogarnąć się teraz, w momencie odwoływania, powiedzieć do e, kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, wyborcy wydali werdykt, my jesteśmy teraz większością, chcemy w tej komisji mieć większość, dajemy wam trzy miejsca, wybierzcie, kogo chcecie tam zostawić czy wymienić a my zgłaszamy swoich sześciu kandydatów i niech konsensualnie pracują. Niech ta komisja bada jedną sprawę, która jest niedogodna dla, powiedzmy, Platformy, drugą sprawę, która jest niedogodna dla Prawa Czy pan by się zdecydował y, być członkiem takiej komisji? W nowym odsłonie. W odsłonie. Gdyby ze strony opozycji były zgłoszone osoby z dorobkiem... Z, Publikacjami na temat tajnych służb, z elementami biografii, pokazującej, że wiedzą, jak działać mogą wpływy rosyjskie, to tak. Poproszę zwrócić uwagę. A czy są tam takie osoby, panie profesorze? Pewno by się znaleźli. Jacyś badacze. W Polsce jest w ostatnich latach okrzepło środowisko badaczy tajnych służb. Na pewno niektórzy z nich sympatyzują, mają, mają publikacje, przyzwoite publikacje, mają stopnie naukowe. Gdyby ktoś z nich miał odwagę podjąć trennego zadania, bym przejrzał i, i jego dorobek i zobaczył, że to jest poważny badacz. Dlaczego nie? Nawiasem mówiąc, uważam, że jeśli wpływy rosyjskie są, nie są tylko hasłem wyborczym, do czego się to często sprowadza, to właśnie, ale, ale skoro, są powa poważne... Skoro mówimy o tym, panie profesorze, to czy takim... Trochę grzechem pierworodnym tej komisji nie było to, że ona powstała tak późno. Oczywiście, prawo i sprawiedliwość popełniło co najmniej dwa grzechy. Grzech pierwszy za późne powołanie komisji. Jak nasz przewodniczący profesor Cęskiewicz powiedział, ona powinna powstać najpóźniej potem, gdy po rosyjskiej agresji z lutego 22 zob zobaczyliśmy nasilenie wojny informacyjnej po stronie Rosji. Wtedy prawo i sprawiedliwość powinna ją powołać. I co więcej, drugi grzech, ta pierwsza wersja ustawy była niezgodna jednak z zasadami państwa prawa. Prezydent musiał ucywilizować i to spowodowało, jakby to był pierwszy krok, który ten grzech opolitycznienia upo położył, położył na tym. Więc to są dwa grzechy po tej stronie, z którym ja sympatyzuję, ale wersja prezydencka ucywilizowana, zabezpieczająca prawa osób, wobec których byłoby wstrzymane postępowanie, Nadaje się już do funkcjonowania. Dlatego, na prośbę prezydenta, zgodziłem się wejść do tej komisji. I myślę, że gdyby dzisiejszej większości sejmowej naprawdę zależało na badaniu wpływów rosyjskich, to powinni albo obsadzić w trybie jakby ponadpartyjnym. Przypominam, że w wyniku nowelizacji prezydenta w skład komisji nie mogą wchodzić czynni politycy, posłowie i senatorowie. Prawda? Więc gdyby e, albo można sobie wyobrazić jeszcze jedną wersję, żeby pokazać dobrą wolę i chęć zwalczania wpływów rosyjskich, że rządząca koalicja w porozumieniu z prezydentem proponuje jakąś nowelizację, bo ta ustawa, mimo że ucywilizowana, nie jest doskonała. Proponuje nowelizację tej ustawy w porozumieniu z prezydentem, czyli prezydent by nie zawetował jej i konsensualnie powoływany jest nowy skład komisji. Rozumiem z dominacją przedstawicieli większości sejmowej, ale przy obecności przedstawicieli zgłoszonych przez prawej i Sprawiedliwość. Mówi pan, o, mam wrażenie sytuacji idealnej, ale pytanie, czy ta sytuacja idealna nie świadczy o tym, że tak powinno działać poważne państwo? Jak no daleko i w, jesteśmy? W, w, wszystkie strony mają, mają grzechy na swoim sumieniu, tak? I teraz, cofną, zaraz jeśli, jeśli nowa większość twierdzi, że to ma być nowa odsłona, jeśli twierdzą, że, że chcą budować państwo praworządne, jeśli twierdzą, że wpływy rosyjskie to jest poważny problem, że to są oddziały, wpływy, które psują jakość funkcjonowania naszego państwa i być może nawet gospodarki, to powinni coś takiego zrobić. Konsensualna w porozumieniu z prezydentem, także z mniejszością sejmową, nowelizacja ustawy i konsensualne powołanie nowego. Nowego składu komisji. Procentowo, jaką pan szansę daje, by coś takiego się stało? Tak na koniec. Bo myślę 5%. Jako optymista daję 5%. Tu postawimy kropkę. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za ten komentarz. Profesor Andrzej Zybertowicz. były członek Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich w Polsce w latach 2007-2022. Dziękuję jeszcze raz państwu, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.